Cześć wszystkim, witam wszystkim bardzo serdecznie, jestem Pawlison96, a to jest kolejny odcinek z serii The Sting Carrera Gangstera. Jak widzicie, stoję za barem teraz. No dobra, ale... No i tak, w poprzednim odcinku sporo już przeszliśmy. Poprzednia misja to była... Teraz nie pamiętam aktualnie, ale... Bo nagrywałem wcześniej kilka odcinków pod rząd, a teraz przerwa i od przerwy nagrywam... No, od niewielkiej przerwy nagrywam dalej. No i tak, już część odcinków jest upubliczniona, ale jeszcze kiedy to nagrywam, to jeszcze nie wszystkie są w tej serii odcinki, bo odcinek z... no właśnie... Ale widzę, że oglądacie na bieżąco, przynajmniej staracie się oglądać na bieżąco filmy. Jak zauważyliście, ostatnio wrzucam więcej niż jeden odcinek na raz, czyli... Na przykład, znaczy zazwyczaj to po dwa odcinki w ciągu dnia i staram się to oczywiście przed weekendem wrzucać, czyli od czwartku, w czwartek, potem w piątek ewentualnie, no i w sobotę i w niedzielę też coś tam się pojawia. Czy tam pojawiło się, bo nagrywam ten odcinek w niedzielę, więc już no, odcinki są i, no, i aktywność jest, więc dziękuję bardzo serdecznie za aktywność pod filmami. No i tak. Oczywiście jest to, no już mówiłem, że to część 10, dobra. No i tak, będziemy dzisiaj sprzedawać wszystko i przygotowywać się do włamania do willi. O, widzieliście? Tam przejeżdżał samochód, mignął tak kawałek w ekranie. Pojazd, który mniej więcej będziemy kupować, podobny. Dobra, nieważne, taksówki też tu jeżdżą, no i tak. I co będziemy robić dzisiaj? Oczywiście sprzedamy wszystkie fanty, ale nie byle jak, nie byle gdzie. Po prostu będziemy metodą licytacji, tak więc idziemy. Dobra, pogadamy sobie z tym. Zobaczymy, ile on oferuje. A oto końcowy wynik. Spiszę sobie na kartkę, żeby nie zapomnieć. I teraz idziemy do pasera, który jest w pobliżu kina. Już jesteśmy. Zobaczmy, ile ten zaoferuje w sumie. No, to jest wyższa cena. No i do trzeciego pasera teraz idziemy. Dobra, doszliśmy na miejsce. A więc tak. Zobaczmy, ile ten zaoferuje. No, jest nieco więcej, ale jednak mógłby być jeszcze odrobinę, przynajmniej o jakieś te 43 więcej, ale dobra. No, wszystko sprzedane, mam 8057 i fajnie. A więc tak. Teraz pójdziemy do sprzedawcy samochodu, bo potrzebuję innego samochodu. Tylko nie wiem, czy wystarczy teraz kasy na to. No, znajdziemy się już pod... O, jak widzicie, tutaj jakiś otwarty... Znaczy nie, tu okno jest. No i zapoczekamy. Aż wyjdzie. Teraz sprzedawca samochodu. A, tam on jest, dobra. Słuchaj, ościu, chcę od ciebie kupić samochód. No i tak, jest taki jeden samochód, który warto kupić. Ten. O, jak widzicie, na razie mi nie stać na ten samochód, dlatego że muszę coś tam sprzedać. Jakiś poprzedni samochód muszę sprzedać. A więc sprzedajemy w takim razie. To jest ostatni samochód, jaki... Ostatni samochód z największą pojemnością. On już będzie do końca gry. A więc tak. Sprzedamy oczywiście ten samochód. Zyskamy trochę kasy dzięki temu. No i kupimy najlepszy samochód, jaki może być w tej grze. Znaczy najbardziej pojemny samochód. I już większego, czy tam bardziej pojemnego samochodu nie ma. To jest ostatni. Kupujemy. Jeszcze mamy sporo kasy na narzędzia. No i gotowe. Już nie będziemy kupować ani sprzedawać samochodów. No ewentualnie, jeśli pod koniec gry będzie wystarczająca ilość kasy, to najwyżej kupię wszystkie, ale nie wiem, czy się uda. Jak testowałem, to udało się kupić wszystkie pojazdy, nawet te najmniejsze, ale już widzieliście, że pierwszy element już się nie zgadzał z planem, więc... Znaczy we wcześniejszych odcinkach, tak więc tutaj też również może być coś niezgodne. No nie wiem, może się uda kupić wszystkie w przyszłości samochody przed ukończeniem gry. Znaczy tuż przed ukończeniem gry. No i teraz idziemy do handlarza sprzętem. Zobaczymy, co nowego ma w ogóle handlarz
Samochodów już oczywiście nie będzie więcej do kupowywania, czy tam do sprzedawania. Tego na pewno nie sprzedamy samochodu, bo on najwięcej mieści, więc nie opłaca się go sprzedawać. No i tak. Oczywiście sobie idziemy, prosto do hardware'owca, czyli do handlarza sprzętem. No i rozmawiałem w takim razie z tym gościem. No i chcę sprzedać trochę sprzętu. Znaczy to zależy, czy jest oczywiście uszkodzony, czy nie. Więc tak. Coś miałam wymienić, dlatego że już nie będzie używany. No teoretycznie to chciałam sprzedać, dlatego że już ma mało użyć, a chcę, żeby jednak, chcę po prostu odświeżyć ten sprzęt, więc mógłbym teoretycznie go sprzedać. Tylko to się mało opłaca, więc myślę, czy go sprzedać i kupić nowy. Na razie póki co nie będę tego sprzedawał, ale zobaczmy, czy da się kupić, znaczy ile kosztuje kupno nowego. Znaczy, o, jak widzicie, pojawił się zestaw spawalniczy, czy napalnik, oraz wiertło się pojawiło, znaczy świter to się nazywa, chociaż powinno, profesjonalna nazwa tego to raczej wiertło. Bo to jest wiertło, takie, które służy do wiercenia, tylko że to nie przewierca przez ściany, tylko działa po prostu jak zwykłe narzędzie, czy można tylko na drzwi tego użyć, albo oknie, albo na sejfie. Zwłaszcza na sejfie. No i oczywiście świder ręczny, który ma 50 użyć i nie opłaca się chyba, coś mi się wydaje. Myślę, że świder ręczny powinien wystarczyć. Tak więc nic nie kupuję, przynajmniej nie będę na minusie, ani na, znaczy na plusie też już raczej nie będę, ale. No cóż, i tak mam więcej, niż kiedy kupowałem poprzedni samochód. Dlatego, że wtedy akurat było mało. Znaczy nic, bo jutro, że mam zaplanowane, to jednak nie sprzedaję świdra ręcznego, bo może się jeszcze przydać. Ile on ma użyć tak w ogóle? Bo 15 użyć, tak? Dobra, sprzedam i kupię. Dużo i tak na tym nie stracę. Rozmyśl, no tak, zmieniam zdanie cały czas, już jeszcze częściej niż ktokolwiek inny. Ale tym razem uważam, o, jak widzicie, on ma też tutaj alarm. W tym sklepie. Nawet dwa alarmy. No ale to nigdy nie będzie celem do łamania i nie potrzeba wcale. Ciekawe, co by wtedy było tutaj do ukradnięcia, gdyby. No pewnie tylko to, co tu widać. Raczej narzędzi by się nie dało stąd ukraść, gdyby teoretycznie było to celem włamania. No więc tak, jednak to zrobię. Chcę jednak to zrobić. Czyli kupić nowy. Stary sprzedam. I nowy kupię, tak dla bezpieczeństwa, żeby mi się nie skończył w trakcie wykonywania planu. A więc kupujemy. Chociaż nie wiem, możliwe, że po prostu z tych narzędzi będzie można korzystać, ale dobra, na razie póki co biorę to, bo to będzie potrzebne do wykonania kolejnego planu. Nie wiem tylko ile będę musiał go używać, więc dlatego wolę dla bezpieczeństwa zabezpieczyć się przed, przed uszkodzeniem całkowicie narzędzia. Jak jest jedno użycie, to nie można już niestety sprzedać go, więc lepiej go sprzedać póki można. Bo potem bym musiał na siłę używać w planach, żeby mi nie zaśmiecały ekwipunku narzędzia. No i tak. Co jeszcze będziemy robić? Na pewno będę musiał posprzątać trochę w biurku, bo jest tak dużo tych planów, że one mogą potem, utrudniać pracę gry całkowicie. Więc lepiej posprzątać w biurku. Zwłaszcza, że tych planów i tak już się nie da powtórzyć, bo już są ukończone. A więc zajmijmy się tym. Jak się nazywa? Znaczy, czekajcie, zaraz. Zaraz. Całkowicie zaraz. Najpierw usuńmy stare plany. Tu był plan 10, czyli 10 planów było, więc 11 to będzie willa. A więc usuwamy wszystko, jak leci. Po kolei. To jest optymalizacja gry, żeby lepiej działała. Zwłaszcza, że willa jest bardzo wymagającym planem i bardzo często lubi się bugować, niestety. Więc lepiej to mieć, jeśli można coś zrobić, żeby, zoptymalizować bardziej gry, to
to trzeba to robić, aby po prostu jak najlepiej działała. Dobra, i teraz nowy plan. Bierzemy oczywiście nowy cel, którym jest willa. Tak, już jest dostępna, dobra, a więc przeczytam opis, żeby tradycji stało się zadość. Willa. Baron zamieszkuje niezwykle luksusową i odpowiednio strzeżoną willę. Gdzieś w tej posiadłości ma się znajdować zagadkowa karta wejściowa, która otworzy drzwi do... No tak. Daisy na pewno wie, do czego służy ta karta, prawda? Cel. Wykraść kartę wejściową. No i proszę bardzo, mamy kartę wejściową, więc w takim razie przeczytam wam opis. Jak widzicie, Matt Tucker sam nie wie, do czego ta karta wejściowa jest potrzebna, więc... No, kradniemy coś w ciemno i nawet nie wiemy po co. Wiemy tylko, że mamy to ukraść i koniec. Ale przy okazji można się też obwłowić, bo jest sporo cennych rzeczy w tej chwili. Więc bierzemy oczywiście najbardziej pojemny samochód, jaki istnieje w grze. No i oczywiście tak. Narzędzia, jakie będą nam potrzebne, to tylko łom się tu przyda, alarmów nie będziemy raczej wyłączać, bo nie da się po prostu, bo się pilnują nawzajem te alarmy, wystarczy jeden ruszyć i wszystkie je wtedy. No, po prostu nie opłaca się tego, bo można w bezpieczny sposób się dostać, po prostu przez okno. I tak właśnie wejdziemy do willi. No i tak, oczywiście wspólnicy się przydadzą, Matt Magu się przyda, John Goff, całe trio po prostu weźmiemy. O, to jest całe trio, jak widzicie. Wszyscy potrafią, niestety trochę zajmuje to w pojeździe i ciężko czasem zrobić, żeby wszystko zmieściło się do kadry, co też jest trudne, ale jednak potrafią bardzo dużo udźwignąć. Oni nie mają problemu ze wciśnięciem wszystkiego do pojazdu, najczęściej ten może być problem. No i tak, dzieli się oczywiście to po 56% w ich stronę musi niestety być, więc to trochę mało na tym zarabiamy, ale jak jest coś cennego, to przynajmniej to się jednak zarabia. Dobra, a więc zobaczymy, jak to pójdzie. Oczywiście, jak widzicie, jest zielono teraz, a nie czerwono, dlatego że nie musimy nic stąd kraść, wystarczy tylko kartę wejściową ukraść. Tak naprawdę można, speedrunowcy robią tak, że samym Mattem Tuckerem przyjeżdżają, czy jakoś tak. Chociaż nie, inaczej. Mattem Tuckerem wchodzą do pojazdu z powrotem i po prostu wspólnika jakiegoś szybkiego wysyłają tam. Co jest trochę, chociaż nie pamiętam już, jak to wyglądało, bo już dawno oglądałem filmy z The Sting, chociaż tak naprawdę przed rozpoczęciem tego Zagrajmy raczej nie oglądałem żadnych filmów z The Sting, więc robię to według swojego poradnika, który sobie stworzyłem. No więc tak, ale tym razem wszyscy tam pójdą. No i tak, oczywiście można by sobie już zacząć iść, no nie, ale ja na razie zapiszę póki co. Nazwę to oczywiście Plan 11. Willa. Willa Barona. Nie wiem, czy Baron to imię, czy nie, ale chyba nie. To jest chyba raczej... To coś takiego jak szlachta, albo chłop, albo mieszczanin. To domyślam się, że to jest jedna z tych grup. Tylko to jest jeszcze tak jakby wyższa grupa. No Baron, ny. Barona. Willa Barona, fajnie. Tak, i zapisałem sobie plan fajnie i mam gotowe narzędzi, już nie będę zmieniał, nic nie będę zmieniał, więc mogę bezpiecznie mieć już przygotowany początek. No i tak, ja mam inny plan na dzisiejszy odcinek, tak więc nie będę w tym odcinku tworzył planu Willa. Willa będzie od 11 do 12 mniej więcej odcinka, chociaż nie wiem, możliwe, że w tym jeszcze kawałek uderzymy w Willa, ale ja mam inny plan. W tym odcinku będziemy gadać z każdą osobą, która znajduje się przy każdym celu, oczywiście po kolei. Zaczniemy od gościa, który znajduje się na stacji, przy stacji benzynowej, jeszcze raz oczywiście, bo pierwszy raz to było, pierwszy raz to było, kiedy tak przechodziłem po prostu przez przypadek zupełnie, a teraz będzie celowo, czyli z każdym, z kim oczywiście się będzie dało. W sklepie spożywczym nie da się z każdym porozmawiać, więc zobaczymy, jak to będzie, dobra. No więc z prawie każdym właścicielem spróbuję porozmawiać teraz. Tu mamy oczywiście wspólniczkę, która mogłaby być wspólniczką, ale nie będzie. Dlatego, że nie jest potrzebna wcale do tego planu. No chociaż nie wiem, czasami mogą być potrzebne, ale dobra. Gdzie ta stacja benzynowa? A, ja poszedłem nie do tego domu. No do... Na stację benzynową. A, bo tu jest stacja benzynowa, dobrze. A więc idziemy na stację benzynową.
wygląda jak w tym planie teraz od tej strony, ale tak, i oczywiście jest konsekwencja, jak się coś ukradnie, to już tego nie ma, bo to przez całą grę. Zobaczcie, papieru toaletowego też nie będzie. No widzicie, nie ma papieru toaletowego, ponieważ wziąłem go w pierwszej misji. O, tu mamy gościa, który jest szefem stacji benzynowej. Witam. Tankujemy. Ale nie mam samochodu. To mogę zapakować. Dodam ładną tasiemkę i kokardkę. Nie, dzięki. Olej? Ropa? Nie. Moje jeździ na ekologicznych bateriach słonecznych. Tak tylko pyta. Oczywiście, jak widzieliście, dodałem sobie coś też, coś od siebie. No i tak. Tutaj, jak widzicie, znajduje się taki element, ale to jest chyba tylko dekoracja. To nie jest element łup, który, bo raczej podczas misji nie był on traktowany jako łup. No, ale w biurze Neo już będzie to traktowane jako łup. To tylko tak dodatkowo. Dobra, zobaczmy w takim razie, co pod sklepem spożywczym. Czy jest ktoś, z kim można porozmawiać pod sklepem spożywczym? Po raz pierwszy idę w mieście w stronę sklepu spożywczego. No i tak sobie będziemy chodzić po całej mapie i gadać z każdym i z każdym. A tu mamy sklep spożywczy. O, bardzo blisko. Ciekawe, czy dałoby się w ogóle w tej misji wejść do handlarza sprzętem. Pewnie nie, bo nie można używać, edytować budynku, który nie jest w planie. Teraz zobaczmy, czy jest tu ktoś, z kim można pogadać. O! Ta osoba podejrzanie stoi tutaj. Spróbujmy zagadać. Nie? To po prostu zwykły przechodzień, który po prostu się zablokował. A to co? O, a tu co mamy? Tego, znaczy ja chyba to kiedyś widziałam, ale teraz to ja zapomniałam zupełnie o tym, że to tu jest. Tu jest jakiś, tu jak widzicie, jest budynek sądowy. Oczywiście, że musi być budynek sądowy, więc. Serio, da się otworzyć drzwi? Nie, nie da się, jest zamknięte i nigdy tego budynku, niestety, gra nigdy fabuły nie wsadziła do tego budynku. W ogóle z tym budynkiem nic się nie robi. W ogóle się do niego nie da wejść. Ja nawet zapomniałam, że tu coś takiego jest, dobra. No i nic, to jest jedno z najciekawszych miejsc, może na miniaturę będzie. Tylko się jakoś ładnie ustawię, tutaj, tam się nie da wejść raczej z tego co widzę teraz. Oczywiście mapę zamknę, bo miniatura musi być bez mapy. Sekrety mapy, czy jakoś tak. Dobra, nieważne. Tutaj nic nie ma. Czy coś tu jest jeszcze ciekawego? Koło sklepu. Może da się z jakimś gościem pogadać, nie wiem. Odnośnie sklepu spożywczego. Chyba się nie da. Czyli raz się dało wejść, już się teraz nie będzie dało w ogóle, ani nawet pogadać z nikim na temat tego sklepu. Na serio, nie da się? A może z tą babunią by się dało zapytać, jak tam życie, od kiedy zniknęło parę rzeczy. Oczywiście osoba dalej chodzi, tak to zobaczcie. Oczywiście strażnicy, którzy pilnują obiektu, cały czas tak samo się poruszają. Zresztą, no właśnie, szkoda, że się nie da wejść przez to okno. Widzicie, zamknięte zostało z powrotem, pomimo to, że je otworzyliśmy podczas wykonywania planu, ale wydaje mi się, że ta. O, widzicie, ta staruszka schodzi teraz tutaj. No, ciekawe, czy w ogóle otworzy ten sklep, bo jest zamknięty. Nikt tu nie pracuje. To po co ona ma ten sklep, skoro i tak nie pracuje w tym sklepie, tylko pilnuje sobie. No, jak widzicie, teraz możemy bezpiecznie tutaj chodzić o w pobliżu. Nie można niestety nic tu zrobić, ani pogadać, ani nic. Zobaczymy, czekajcie. Nie da się z niej pogadać, więc to jest pierwsza osoba, która oczywiście no, jest mało rozmowna. No to idziemy w takim razie do kina. O, kino, jak widzicie, znajduje się po sąsiedzku. Niemalże. No właściwie dokładnie po sąsiedzku. Tam mamy oczywiście jakąś, nie wiem, kto to jest. Wygląda jak jedna z tych, no. Dobra, nie wiem. Oczywiście, dobra. O, tu mamy właściciela kina. Z nim, znaczy to nie jest właściciel kina, to jest strażnik. Znaczy właściciel kina to jest. Można z nim pogadać. Powiedziano mi, że może mi pan pomóc dostać się do kina za darmo. To jakaś pomyłka! Nikogo nie wpuszczam bez biletu! Oj, bardzo proszę, bądźmy ludźmi. Mam nie wpuszczać niepowołanych osób na teren budynku. Hej, wyluzuj. Widzicie?
wyluzowanie jest zaraźliwe. Najpierw zaraził go Matt Magu, a teraz a teraz Matt Tucker przekazuje tą chorobę dalej. Dobra. Spadaj stąd, albo włączę alarm i aresztują cię za wtargnięcie. Dobra, już. Dobra. Widzicie? Taki jest właściciel kina, niestety, dla Matta Tuckera. No, na szczęście już został obrabowany, więc już jest spokój. No, widzicie? Tacy oni są, więc widać, że oni po prostu zasługują na obrabowanie. Dobra, zobaczmy w takim razie kolejnego. Kolejny cel to był oczywiście... Możecie mi przypomnieć, bo nie pamiętam. Znaczy, nie piszcie tego w komentarzach, bo zanim to przeczytam, to już będzie było to już za późno. Więc tak. Chcę po kolei oczywiście to zrobić, więc... Dobra, co było po kinie Zeus? Po kinie Zeus było... Chyba szklarnia, ale czekajcie, ja sobie po prostu przeczytam... Nie... Szklarnia, albo mauzoleum. Czekajcie, czwarty plan to była szklarnia. Tak sądzę. Nie, hotel to był czwarty plan. Idziemy do hotelu. Jak widzicie, mam pamięć, że tak powiem, słuchowcową, czyli jak po prostu, no, przeczytam sobie nazwę, no to wtedy i powiem ją na głos, no to wtedy mi się przypomina, co było, a czego nie było. Ale dlatego, że niedawno zacząłem nagrywanie serii The Sting, więc jeszcze pamiętam. O, tu mamy jakiegoś gościa. Ej, kim ty jesteś? To chyba jest właściciel hotelu. Witam pana. Dzień dobry. Co mogę dla ciebie zrobić, chłopcze? Chyba nic. Chciałam tylko porozmawiać. Chyba lepiej będzie, jeśli poszukasz kogoś z twojej warstwy społecznej. Jesteś zbyt arogancki. Nieprawda. Po prostu znam swoją wartość. Nie możesz oceniać ludzi tylko na podstawie ich wyglądu. Daruj sobie. Nie zamierzam cię słuchać. To jest chyba z hotelu gość. Widzicie, jaki on jest? Arogancki? Nic dziwnego, że ich hotel został zrabowany. To był właściciel hotelu. Widzicie? Arogancki on jest, więc nie zasługuje. No, więc dobrze, że został zrabowany. Jak widzicie, kolejne. Dobra, teraz następny to jest oczywiście szklarnia. W szklarni zobaczmy. Już rozmawialiśmy z profesorem, ale jeszcze raz z nim porozmawiamy. Może znów mi się. Może. Chociaż już przeczytałem całości, ale dobra. I wiecie, co ja zrobię przed szklarnią? Zapiszę grę, żebym nie musiał jeszcze raz tutaj przechodzić. Chociaż nie wiem, czy to coś wnosi do fabuły, czy nie, jak porozmawiam z nim. Ale czemuż by nie? Można z nimi rozmawiać. I to jest, znaczy nie rozmawiałam przez cały, znaczy z każdą osobą przed wykonaniem planu, bo to byłoby, no, strata czasu, dlatego że czasami chciałam jeden plan za drugim. No, plan za planem chciałam wykonywać czasami. Więc, no, więc to by opóźniło całkowicie rozgrywkę. Ale teraz mam sporo czasu, to mogę porozmawiać z gośćmi, których praktycznie w ogóle nie znam. Znaczy Matt Tucker może ich prawdopodobnie nie znać. No i tak. Tu sobie jedzie policyjka, czy tam policja, no... Radiowóz, jakiś dziwny ten radiowóz oczywiście. Nawet ani to nie wygląda jak furgon amerykański pewnie. Chociaż nie wiem, no to jest gra, więc w grze oczywiście, że jest część rzeczy stworzonych przez twórców. Czy tam część obiektów. Nawet większość obiektów. No, nie mówiąc już o twarzach, które są całkowicie wymyślone. A do tego... Mogą przyprawiać ogrozy, jeśli się pod odpowiednim kątem na nie będzie patrzeć. No, a co tu mamy? Koszary mamy nawet tutaj, jak widać. No dobra, ale najpierw wchodźmy do szklarni, bo chcę pogadać z profesorem, którego już powinniście znać. Znowu muszę staruszkowy głos użyć. To jest staruszek. On miał swoją roślinkę, a teraz... No i ktoś tam pilnował tej roślinki, a teraz stracił roślinkę. Muszę z nim pogadać. On oczywiście nie wchodzi do szklarni, on sobie po prostu siedzi. Gościu z wąsem. Witam. Witaj, chłopcze. Nie powinno cię tu być. Dlaczego?
bo ja tak mówię. I to koniec. Nic już więcej nie będzie. Nie wiem, głos mi trochę nie wyszedł, staruszka, ale już nic nie szkodzi. Po prostu chciałam tutaj, no, mauzoleum teraz. Zobaczmy, o, widzicie, takie też jeżdżą w trafiku pojazdy, jakie kupiliśmy, więc jesteśmy teraz jak ci bogatsi, bo mamy więcej, to mamy większy samochód. Bardziej pojemny. No i tak, jeśli chodzi o mauzoleum. Od tej strony mauzoleum wygląda w ten sposób. Tu jest, jak widzicie, takie trawy jakieś tu są. Oczywiście pod tym jest piwnica no, i różne korytarze. Jest nawiedzone to mauzoleum, przynajmniej stało się nawiedzone, kiedy strażnik, znaczy kiedy wzięliśmy oczywiście no, urnę jakąś stamtąd, oczywiście już ją sprzedamy. Idziemy sobie oczywiście tutaj, bo jak widzicie, tam gdzieś jest, o, tutaj jest wjazd, oczywiście stąd zaczynaliśmy włam. Dobra, idziemy, chcę zobaczyć, gdzie jest strażnik jakiś, bo chcę z nim pogadać. O, może z tym się będzie dało pogadać, zobaczymy, poza wykonywaniem planu. Tu chyba nie ma żadnego gościa, z którym można porozmawiać. Cześć. Ej, chcę porozmawiać. Widzicie, ze strażnikami nie można rozmawiać, którzy pilnują. Ale, jak widzicie, on nie włączy teraz alarmu, bo nie wyglądamy podejrzanie. Możemy sobie chodzić wszędzie, tam gdzie są strażnicy i policjanci. Znaczy, to jest żołnierz akurat, bo żołnierze pilnują tego miejsca, bo to było bardzo cenne. Ciekawe, czego on teraz pilnuje, skoro nic tam już nie ma do ukradnięcia. No, tu mamy oczywiście taksówkę. I chyba nic tu więcej nie ma. To jest następne. Po mauzoleum jest oczywiście. Muszę przejrzeć mapę i zobaczyć wszystkie obiekty. Wtedy zakłady mięsne chyba prawdopodobnie. Aczkolwiek do szkarni. Szkarnia to był czwarty, znaczy piąty plan. Szósty plan to mauzoleum. Siódmy plan to był oczywiście z całą pewnością. No i nie pamiętam. Może sobie przypomnę, jak przeczytam napis. Właśnie, zakład pogrzebowy był. Drukarnia, najpierw była drukarnia, bo nie, klub bokserski był. Klub bokserski, gdzie jest klub bokserski? Ale z klubu bokserskiego to był Dawid Piącha, więc już rozmawialiśmy. No. Dobra, chodźmy do klubu bokserskiego w takim razie. Zobaczył, czy jest tam jeszcze jakiś inny właściciel, ale raczej nie powinno być innego, skoro Dawid Piącha jest właścicielem. On również chciał dla przestępców, żeby ta siłownia też była, znaczy ten klub bokserski, żeby też ćwiczyli. No i byli w dobrej kondycji. No więc. Idziemy sobie. Tu mamy kolejny, tak, zwiedzam miasto teraz na odcinku, bo tak postanowiłem przed pierwszym skokiem stulecia. O, tu jest klub bokserski. Czy jest w ogóle ktoś, z kim można pogadać? Pewnie nie ma tu nikogo, bo raczej Dawid Piącha poszedł do baru, do starego baru Brazil. Dobra, drzwi zamknięte, więc raczej nie wejdziemy i nie pogadamy. Jak widzicie, to są drugie drzwi. Tam my wchodziliśmy od tyłu oczywiście, ale można też odtąd wejść i odtąd, no, dokonać włamania. No i tak. W takim razie do starego baru Brazil. Stary bar Brazil. Gdzie się znajduje stary bar Brazil? Tutaj, ten mały punkcik. Dobra, i teraz drukarnia. Następny plan. To były już, znaczy inaczej, dobra. Do drukarni. I wtedy właśnie przed drukarnią dostaliśmy zadanie, żeby zdobyć kartę wejściową do willi. Oczywiście w miarę czasu mieliśmy właśnie dostać mapę posiadłości. Dobra, więc zobaczmy. O, tu mamy jakiegoś strażnika. Ten strażnik jest, z nim można pogadać, prawdopodobnie. Dlatego zapiszę stan gry. Zapiszmy odcinek 10. 10. Z tym strażnikiem można pogadać. To chyba jest jedyny, z którym można pogadać. Dowodzik poproszę. A to dobre. Dowodzik poproszę. Haha. Niezły żart, prawda? Zawsze chciałem to powiedzieć. Ja też, dlatego wstąpiłem do policji. Tylko dlatego? No nie. Oprócz tego chciałem bezkarnie pluć przez miasto 150 na godzinę. Tak, to musi być ciekawe. Nawet bardzo.
Wprawdzie fajniej byłoby być strażakiem, ale jakoś nie chcieli mnie przyjąć. Dlaczego? Powiedzieli, że jestem za głupi. Przecież od razu zrozumiałeś mój dowcip. Cóż, ci strażacy są po prostu dziwni. No, czy po prostu mamy tu jakiegoś gościa przypadkowego, z którym możemy sobie pogadać. No i to tyle. Ale my mieliśmy iść do... Dokąd mieliśmy pójść, bo teraz wypadły z tłoku, znaczy z toku myślenia. Do drukarni chyba mieliśmy iść, znaczy nie, do starego baru Brazil. Dlatego, żeby pogadać jeszcze z Piąchą, który oczywiście prawdopodobnie, znaczy, który jest właścicielem siłowni. A jak on jeździ? Widzieliście, jak krzywo jechał? Pewnie wjechał na jakieś wzniesienie albo na coś. Widzieliście to? Tak, tam jest właśnie jeden z takich elementów, to jest jedyny chyba element w grze, gdzie właśnie pojazdy tak krzywo jeżdżą, dlatego że tam jest pewnie nierówno, albo nie, albo może skręcał dlatego, że pod wzniesienie wjeżdżał. No to też może być taka możliwość. Po prostu wzniesienie było i no i miał ciężki załadunek, więc żeby nie zsunąć się ze wzniesienia takiego jak tutaj na przykład, to po prostu kręcił kółkiem w prawo, czy tam w lewo. Znaczy chyba w swoje prawo. Dobra, no i tak. Przechodzimy oczywiście przez chatę. Tak, tu mamy starego przyjaciela Bruna. No i tak, oczywiście idziemy do starego baru Brazil, gdyż w starym barze Brazil znajduje się, no właśnie, właściciel, były albo aktualny właściciel siłowni, chyba aktualny, znaczy klubu bokserskiego, to nie jest siłowni, tylko klub bokserski. Dobra, idziemy tędy. Stary bar Brazil, a musimy, a będziemy musieli, znaczy inaczej. Po zdobyciu karty musimy spotkać się z Daisy. Tak, Daisy McFoster się oczywiście nazywa. Pamiętam jeszcze z poprzedniej gry, bo tam było potem. No to tak. Teraz pójdziemy sobie do... Po klubie bokserskim była drukarnia. A więc idziemy do drukarni. Zobaczymy, czy jest ktoś, z kim można porozmawiać. Czy jakiś właściciel drukarni, no, sobie tam gdzieś koczuje, czy tam siedzi. Zobaczymy. Będziemy tak z każdym rozmawiać niemalże. No oczywiście nie wiem, czy ze wszystkimi, bo raczej niektórych po prostu, z niektórymi się nie da porozmawiać, bo niektórych nie ma, ale na przykład z właścicielką sklepiku nie można było porozmawiać, dlatego że jest w środku, a do środka się nie da wejść. No i tak, tu mamy jakiś biały dom, oczywiście nie mylić z prezydenckim, no z pałacem prezydenckim. To jest jakiś inny biały dom. Czy tam z domem prezydenckim, dobra. Nie, to jest zwykły biały dom, cywilny domek. Nie wiem, dobra, nieważne. Tak, tu mamy oczywiście hotel od tej drugiej, ciekawszej strony, od której zaczynaliśmy włamanie do hotelu. No i tak. Co my tu, no właśnie, tu jest ta drukarnia. No i tak, do drukarni się oczywiście nie da wejść, więc raczej nie pogadamy sobie z nikim. Ani od tej strony, ani od drugiej. Możemy sobie patrzeć za to, jak to wszystko wygląda. Tutaj sobie chodzi ten gość, szkoda, że z nim się nie da pogadać, bo ja bym chciał z nim sobie pogadać, ale jak widać się nie da. No on sprawdza oczywiście drzwi sobie, prawdopodobnie. No i tak, no to sobie idziemy dalej. Może z drugiej strony do drukarni będzie możliwość porozmawiania z jakimś właścicielem drukarni. Jakie jest jego zdanie na temat, znaczy nie. Na temat tajemniczej kradzieży matryc pieniężnych, do drukowania pieniędzy. Ale widzę, że chyba nie ma tutaj nigdzie gościa żadnego, z którym można by sobie pogadać, z właścicielem i co tam ma do powiedzenia. Tak więc idziemy teraz do zakładu pogrzebowego. Tutaj, jak widzicie, raczej domyślam się, że w zakładzie pogrzebowym nie będzie nikogo, z kim można by pogadać, bo raczej tam, no chyba, że ewentualnie z właścicielem tego miejsca, może coś ma do powiedzenia. Bo raczej nie będę przecież przesłuchiwał nieboszczyków, bo to by było trochę bez sensu, zwłaszcza w tej grze. Idziemy sobie, idziemy, dobra, może będzie właściciel gdzieś w pobliżu, to może pogada. Może wychodzi tutaj, zobaczymy. Ale chyba raczej nie.
Z tego co widzę, to chyba nie ma nigdzie właściciela. Wejść do środka raczej się nie da, bo jest zamknięte. No to to jest kolejne miejsce, w którym nie można porozmawiać z nikim. Nie ma właściciela placówki tutaj, jak widać. No to teraz do zakładów mięsnych pójdziemy. Bo to był chyba jako kolejny plan. Czy mi się to wydaje tak? Drukarnia już odhaczona teraz. No i zakłady pogrzebowe. Zakład pogrzebowy też, więc zakłady mięsne. A, tylko trzeba się oddalić niestety, bo działa, widzicie, aż go zamurowało. Z wrażenia. Dobra, musimy być na głównej ulicy, żeby móc przemieścić się aż tak daleko. Dobra, idziemy. To zawsze jakiś postęp. O! A co my tu mamy? Przejście przez budynek, jak widać. Jak widzicie, takie przejścia są ciekawe w niektórych przypadkach, więc o, widzicie, przez ten budynek da się przejść. Wszystkie sekrety mapy. No, miałem iść do... No, idziemy do domu, dom to będzie punktem zaczepienia, tak zwany. Aha, on idzie tędy, to znaczy, że zabłądzi tutaj, bo tam, o ile pamiętam, to się chyba nie dało przejść tamtędy. Wraz z bliżą trasę, nie wiem czy się ogarnął, że teraz zmieniłem cel podróży. Ewentualnie mógł kliknąć tutaj, dobra. Zobaczymy, czy w zakładach mięsnych będzie ktoś, z kim będzie można pogadać. Prawdopodobnie tamten jeden ze strażników chyba. Teoretycznie powinno się dać z nim porozmawiać, bo jest on oczywiście no, szefem prawdopodobnie zakładów mięsnych. Ale nie wiem, możliwe, że jest tylko po prostu jednym ze strażników. Mój poprzedni samochód to jest. Widzicie? Każdy samochód tutaj kursuje. Jak już jest, no, kupiony, jak się go kupi albo sprzeda, znaczy cały czas one kursują. W trafiku. Losowym trafiku. Sektor 18. 18 sektor, czy tam strefa 18. No tak, idziemy do tych zakładów mięsnych i tu chyba gdzieś się znajdują. Zaraz znajdę. Jeśli są jakieś, zwróćcie uwagę, że w ogóle ten cały świat znajduje się w jakimś, no, powietrzu, tak jak. I w niektórych miejscach są przepaście i kanalizacje różne orurowania. No cóż, na latającej wyspie wszystko się znajduje. Dobra, gdzie się znajduje ten, no, gdzie się znajdują zakłady mięsne? Oczywiście tutaj. No i jak widzicie, możemy sobie bezpiecznie tutaj chodzić. Oczywiście taki samo logo ma jeden z samochodów, właśnie Messio Transport 440, którego oczywiście nie mogłem wcześniej kupić, a później już zrezygnowałem chyba z kupna tego samochodu, chociaż teraz aczkolwiek nie pamiętam. No i tak, zobaczmy, czy jest właściciel, z którym można pogadać. Bo raczej to jest podstawa. Policjant oczywiście nadal chodzi w kółko, jak widzicie, możemy zobaczyć z bliska, jak to wygląda. Widzicie? Tak wygląda fabryka mięsa. Pakowanie i... Nie wiem, chyba wyciąga tam coś chyba. Nie wiem, to jest trochę zbugowane, więc nie wiem jak to działa. O, tu mamy strażnika. Czy tam policjanta, który pilnuje. I tutaj chodzi właśnie taki gość. Może da się z nim porozmawiać. Cześć. Mogę cię zjeść? Nie mogę, ale... A, czy się nie da, bo to jest strażnik. Strażnik, a nie właściciel. Z właścicielem to się da. No cóż, trudno. Ja nie bym pogadał sobie z właścicielem zakładów mięsnych. Przynajmniej na temat, czy jego jedzenie jest zdrowe. Podobno niezdrowe to jest mięso, więc fajnie. Co ja gadam, to nie fajnie, ale już zostało wszystko skradzione stąd, więc... No, więc jest w porządku. Dobra.
Następny cel to oczywiście... Dobra. Chyba ze wszystkimi już rozmawiałem. Nie ma już chyba nikogo, z kim nie trzeba było... Czy tam można by było porozmawiać. Ewentualnie w tych późniejszych lokacjach, ale na razie z nimi nie będę rozmawiał, o ile są tam jacyś właściciele. Dobra, do willi w takim razie chodźmy, oczywiście bez wykonywania planu, żeby pogadać z baronem. Może jest baron, zobaczymy, czy baron coś tam nam udzieli jeszcze jakiejś dodatkowej wskazówki. Oczywiście nieświadomie. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle da się spotkać barona przed willą, czy raczej on siedzi w willi i się nie da wtedy do niej wejść. Oczywiście strażnicy wiadomo, nie będą reagowali. Można oczywiście, znaczy nie będą reagowali na, no, na nas, dlatego że teraz nie wykonujemy planu. Teraz byłoby dobrym rozwiązaniem zapisać stan gry. Ewentualnie po drodze jeszcze bym mógł wstąpić do elektrowni, ale... Dobra, nie, nie, nie. Nie ma sensu, bo później, jeżeli będziemy tam jeszcze chodzić sobie. Na razie chcę tylko... No dobra, do willi chcę iść. Mam tylko pewien dylemat. Czy skończyć już odcinek, czy raczej nagrać go, czy na, no, czy już zacząć tworzenie planu, żeby... No, żeby nie być zbyt bardzo do tyłu, bo chciałem raczej, żeby odcinki więcej się pokrywały. No, żeby się pokrywały mniej więcej z numerem planu, jaki wykonujemy. A ten jak stał, tak stoi. No, jesteśmy przy willi. Jak widzicie, tutaj jest takie charakterystyczne miejsce. No i tak, ale ogólnie tutaj jest najciekawiej. Tu się zaczyna oczywiście plan. No i zobaczcie, poza planem możemy sobie po prostu wejść na cały teren willi i przy okazji poznać, jak wygląda cały plan. Chociaż w planie też możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale tutaj też możemy zobaczyć. Możemy sobie podejść bardzo blisko. Strażnicy nie będą na nas reagować, dlatego że... No cóż, no tak po prostu można sobie. Możemy sobie przy okazji poznać, jak tu wszystko wygląda. No i... Sobie możemy pozwiedzać całą willę. Jest jedno miejsce, w którym... No, miejsce, w którym opłaca się wejść do willi. Oczywiście tylko z jednej strony jest takie miejsce. Tak, przez drzwi lepiej nie, bo strażnik sprawdza drzwi. Przez okno najlepiej wejść, przez to okno na przykład. Możemy sobie popatrzeć jeszcze do willi. Tak wygląda willa. Wejdziemy od strony kuchni. No i jak widzicie, jest sporo obrazów i różnych rzeczy, które można wziąć. Wszystkich się nie da. Niektóre tylko się da. Znaczy trzeba dokładnie przybierać w cenach, bo 100% willi nie da się zrabować. No i tak, oczywiście na planie będzie sporo prób i błędów, czyli tam będę po prostu najpierw oczywiście zaprojektujemy samo wejście, żeby wszyscy wspólnicy weszli do środka i nie zostali wykryci. Jak się dostaną i żaden się nie zbuguje, to wtedy zapiszę i będzie pierwsza część planu gotowa. Potem druga część planu. W drugiej części planu będzie trzeba oczywiście skupić się na tym, aby właśnie no, przejrzeć wszystkie wartościowe przedmioty i decydować, które opłaca się zabrać, a które nie. Po zabraniu oczywiście już odpowiedniej ilości przedmiotów, oczywiście zapisuję grę, znaczy i sprawdzam, czy nie został, no, czy nie został nikt wykryty przed, no, przed końcem, znaczy przed wyjściem z domku oczywiście i z biurka przy oknie oczywiście przed powrotem. No i potem po powrocie, znaczy, no, potem ładuję plan po raz kolejny, no i sprawdzam, czy nie został nikt wykryty podczas iścia, znaczy to już dojście do samochodu, to już koniec, to już jest cały plan w tym. No i po prostu przechodzimy plan i ciąg dalszy fabuły. Kontynuujemy w ten sposób fabułę. No i to tyle. Oczywiście wiadomo, to w jednym odcinku na pewno tego pewnie nie zdążę zrobić, ale nawet jeśli zdążę, to będziemy coś wyjątkowego. Na pewno planuję willę na jeden odcinek, nie na, znaczy inaczej, na jeden lub dwa odcinki. I no i po wykonaniu willi już nie planuję nic innego. A chociaż kto wie, może zaplanuję coś jeszcze na odcinek po ukończeniu willi i po scence filmowej. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Dobra, wracamy do domu. Czy tam, no. Nie wiem, czy wyraźnie powiedziałem, ale chyba raczej wyraźnie. Ostatnio kiedyś sprawdzałem po nagraniu i jednak wyszło to rewelacyjnie, więc niepotrzebnie powtarzałem niektóre wyrazy, ale
Jednak okazuje się, że jednak no, wyraźnie to mówię. Mikrofon dobrze wyłapuje dźwięk. Czasem niestety aż za dobrze. A więc to by było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć, pa. No i pozdrawiam.